Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Madi i witam Was w kolejnym vlogu życiowym na moim kanale. W tym vlogu opowiem Wam o zgodzie z przyjaciółmi. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę, nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie odłużam i lecimy z vlogiem życiowym. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym vlogu życiowym opowiem Wam o zgodzie z przyjaciółmi. Także zapraszam Was do oglądania. Więc dnia 3 stycznia 2023 roku, to było wtorek, chyba ten dzień, tak, to był wtorek, po kłótni z moimi przyjaciółmi uznałem, że najlepszym sposobem jest po prostu się z nimi pogodzić. No to tak, poszedłem najpierw do mojego jednego przyjaciela, Marcina. Oczywiście go przeprosiłem za moje zachowanie wcześniejsze i tak dalej. On mi ze swoją dziewczyną wybaczył i do tej pory mam z nim tak jakby dobry kontakt, się nie kłócę. I jeszcze porozmawiałem z moim drugim przyjacielem, Kacprem, i też z jego dziewczyną, tak? Oczywiście też go przeprosiłem, trochę z nim pogadałem na jeden temat i on też mi wybaczył i po prostu dali mi obaj szansę, żebym się poprawił, tak, bo naprawdę zależało mi na przyjaźni naszej, na trójce, czyli ja, Marcin i Kacper, bo jesteśmy zżyci ze sobą od 5 lat. Także wybaczyli mi to wszystko, co ja im narobiłem po naszej kłótni i teraz do tej pory żyjemy w zgodzie. Tak jak już Wam mówiłem, do tej pory nie było żadnych kłótni, dogadujemy się ze sobą i lepiej niech tak zostanie, bo naprawdę nie chcę ich stracić, nie chcę. No, więc w tym odcinku z vloga życiowego byłoby na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego vloga życiowego na moim kanale. Na razie.